ziomeczki, z tej strony Sibaszu. W tym odcinku zagramy sobie w nową gierkę na moim kanale, która się nazywa Hungry Shark Evolution. I dzisiaj, no tak jak mówiłem, już sobie zagramy. Mam jeszcze tego rekina najsłabszego, ponieważ nie mam jeszcze, bo jeszcze nie mam lepszych. Ja pójdę do tego, do portalu. Gierka jest naprawdę bardzo fajna. Możecie sobie ściągnąć. Tutaj jest katastrofa Titanika, jak możecie zobaczyć. Tutaj sobie zjemy tego I tutaj sobie pyk, skoczymy i... Pyk. Gold Rush. Gold Rush to znaczy, że mamy, że wszystkie stworzenia w wodzie i ogólnie na tym świecie są złote i one nam dają więcej pieniążków. A za pieniążki, jak każdy wie, można kupować sobie jakieś ulepszenia. Sobie zjemy tego typiarza. Jeszcze tego dziwaka. O, to jest ten, jak oni się nazywali. Że to są ci z katastrofy Titanika, ci, którzy przetrwali. Polecam wam film obejrzeć, bo jest fajny. Że ten film trwa ponad 5 czy 7 godzin, tylko że nie jest w kilku częściach właśnie zrobiony. Dobrze, czyli ja sobie przejdę tutaj. Sobie tego typiarza zjem. Tego. Zejdę sobie na dół i poszukam jakichś... O nie, tutaj są moi przyjaciele rekiny. Pierwszy byłem. Jem teraz śledzie. Tak na to mówię. Tutaj są jakieś ludzie. Ciekawe, czemu on się nie utopił. O nie! Oj, 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 oj. To była jakaś wielka ryba, o której nawet nie miałem nigdy pojęcia. Za 12 godzin dopiero się portal odblokuje. Ale my sobie poświęcamy chwilowo ten świat. Tutaj. Tutaj sobie pozjadamy. Tutaj piszę, żeby zejść. Tutaj szczupak. Nie wiem, co robi szczupak w morzu. O, hajs. Dobra, dziękuję. Czy kliknąć X, czy nie zrobiłem, czy zrobiłem źle, czy dobrze. Raczej dobrze, ale ja tym się nie znam. Więc tak jak już wspominałem 2 minuty temu ponad. Gierka jest bardzo fajna, możecie sobie ją pobrać. Tutaj jest jakiś dziwny żółw, którego sobie zjemy. Próbuję chociaż. Mi się udało. No to co to jest znowu za dziwak? Masz za karę. Karma wraca, jak to się mówi. Mam Gold Rush. A, i się skończy. O nie, to pewnie jest złe. O nie, i raz mnie dźgnął, już leżę. Reklamy. Dobrze, już jestem z powrotem. Sprawdzę, czy mnie stać na nowego rekina. Jeszcze nie. Mam dopiero 4 kryształy, więc tego się nie uda niestety. Może jakieś ulepszenia? Nie, nie, na żaden mnie nie stać. Na nic mnie nie stać.
A jaki pocior nie działa? Bida. Bieda. I tyle. Dobra, więc ja poszukam tego typiarza, co na tym rekinie jeździł. Ale chyba trzeba troszkę pozjadać tutaj rybki jakieś inne. Tam w oddali są rekiny. Jakieś kurde dziwne stworzenia. Oczywiście możecie pisać, co to są za ryby. Znaczy te, które takie... Oj. Trzeba najeść się. O nie, tutaj są jakieś te. Jak to się... To jest foka, nie? To się foka nazywa. No i kurde. Kącie nioda. Już jestem z powrotem. Oj. Daj se zjeść. Głodny jestem, mam mało HP. No nie. Nie wkurza to, no. Że to nas tobie jest wieczne. Dobra, jestem z powrotem. Wkurzają strasznie te rzeczy, co tak właśnie te bomby takie. No nie, no. Tylko nie ta głupia foka bez oka. Żryj. Gni. Śmieciu. Trzeba się bardziej orientować, żeby właśnie na tego grubasa nie trafić, za przeproszeniem. Przepraszam, że takie brzydkie ujęcie wziąłem, ale nie da się inaczej na to powiedzieć. Po prostu są jakieś rekiny. Ale wiecie, to mi się wydaje, że właśnie ten rekin, na którym ten gość upływał, to mi się wydaje, że właśnie jak go zjem, to właśnie wtedy go zdobędę. Tak mi się wydaje. Bo to nie ma miłości, żeby go zdobyć. Dobrze, już jestem z powrotem. Ten koleś pływał... Nie wiem, na którym rekinie. O właśnie, zobaczymy, jaki jest ostatni rekin. Taki dziwny. Ale ten jest po prostu mega, ten rekin. Ten rekin jest mega. On jest taki dbawy, nie? Ten to taki... A ten to taki... To są takie wylozowane rekiny, nie? Takie słabiutkie jeszcze. O, Lucky Patchera sobie użyję. Ajajaj! Dziękuję. Spokojnie. Czemu Lucky Patcher na to nie działa? To jest nie fair. Pyk. I press. I cyknąłem fotkę. Dobrze. No to koniec z fotkami. Sobie klikamy play. I to będzie ostatnia rundka. Na chwilę obecną. Zresztą zjemy. Hopu. Tak, dobrze. Tutaj rybki. Trzeba uważać, żeby się nie natknąć na to i na te grubasy, te foki takie dziwne, krwiożercze. No właśnie na te, no, bo one takie wkurzające są. Sam nie wiem, czy w ogóle mi się opyla na tych rejonach być. Dobra, koniec. No te foki się wydają takie te... Takie niewinne, no ale to było na tyle, że odcinek właśnie.